Dzień dobry. Jan Piński i Tomek to były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś opowiadamy o gigantycznym, bezczelnym kłamstwie Morawieckiego. Pamiętacie, jak wiele tygodni temu, kiedy rozpoczęto stawienie zarzutów Michałowi Kuczmirowskiemu, który byłemu szefowi rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, który przebywa obecnie w areszcie w Wielkiej Brytanii i oczekuje na ekstradycję do Polski. Mateusz Morawiecki wyszedł i zaczął mówić o pani Justynie Gdańskiej, która wystąpiła wczoraj na portalu Wirtualna Polska. Przeprosiła za swoje zachowanie, ale przede wszystkim obnażyła kłamstwo Morawieckiego, mówiąc, że nikt jej nie torturował że była traktowana z najwyższym szacunkiem przez profesjonalistów i po prostu nic z tego, co mówił Morawiecki, że zastraszona kobieta, której grożono odebraniem dziecka, po prostu zgodziła się na obciążenie Kuczmirowskiego. No prawda jest taka, że ona poszła na pełną współpracę. Oczywiście bagatelizuje swoją rolę w tej sprawie. Ja miałem takie wrażenie, że ona po prostu w którymś tam momencie ocknęła się, że jest po prostu wynajęta przez mafię. Trochę to jest tak, jak w słynnym thrillerze z brawurową rolą Toma Cruza, chociaż książka jak ta zwykle lepsza, firma, w której młody człowiek jest uciągnięty, dostaje. Świetne mieszkanie, świetny samochód, świetne warunki, tylko na końcu się okazuje, że firma nie jest tym, czym się wydaje i za to wszystko trzeba bardzo dużo zapłacić, popełniając przestępstwa. W każdym razie, no. W zasadzie, gdyby Polska była normalnym krajem, to Morawiecki po takim kłamstwie po prostu powinien nie być, nie, 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 nie móc się w ogóle poruszać w mediach bez napiętnowania go. Stosunkowo to miękko mu to wychodzi. No, na razie w zasadzie nie widziałem. No, w paru miejscach się pojawia, ale to głównie na X, takie zestawianie tych słów pani. Gdańskiej z tym, co on opowiadał wcześniej. Bo jak, nawet jak na niego to wyjątkowo bezczelne kłamstwo. Tak, szanowni Państwo, polecam Państwu dzisiejszy e, materiał Pana Jaska Harułkowicza, który jest bardzo nienawidzony Panie Jasku. No, pan tutaj dobija do, 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 do tych naszych rankingów e, z nienawidzenia przez e, byłą ekipę i Pan Jacek Harułkowicz Napisał taki um, tekst w onecie. Justyna Gdańska, przeprasza, w sprawie afery RARS, ustalenia CBA, przeczą jednak tej wersji. I szanowni Państwo, pan redaktor Harłukowicz bardzo tak e, rzetelnie opisuje to, co robi pani Gdańska. No, to znaczy, ocenia. E. Nie jest chóra optymistą, że pani Gdańska nagle się nawróciła, tylko co pani Gdańska ma na celu i jak to wszystko funkcjonowało. Ale wiecie co? Tu są niezwykle ciekawe informacje dotyczące, jak działało to świetne CBA w tamtym czasie. Panie ministrze Simoniak, pewnie czytał pan ten artykuł i jeszcze raz panu mówię, i my wszyscy mówimy: CBA do likwidacji. A dlaczego? Bo w tym artykule Pan Harukowicz pokazał dokumenty i pokazał tą kuchnię pracy CBA. To znaczy, rzeczywiście CBA robiło pana Szopy. Robiło panią Gdańską. No, chyba robiło pan Dworczyka i Morawieckiego. I wiecie, jakie tutaj są porażające informacje, że CBA zarejestrowało telefon pana, pani Gdańskiej do Szopy która ostrzegła go o akcji, o operacji CBA. Ostrzegła go i po tym telefonie e, Shopa zaczął jeździć do banków, wypłacać pieniądze, i to jest opisane. Zaczął e, wypłacał od miliona do, do, do większych kwot, czy od pół miliona, różne kwoty wypłacał. CBA więcej miał nawet koncepcję, gdzie ukrywa te pieniądze. E, Szopa, że ukrywa je na działce rekreacyjnej. To znaczy nie całość, część. Słuchajcie, to znaczy, że CBA dokładnie wiedziało mniej więcej, jak idą pieniądze, komu są przekazywane te pieniądze. No kto je, kto je odbiera, bo pan Szopa wszystkich pieniędzy nie miał i wiecie co? I zobaczcie, co się stało dalej. Po pierwsze, zamiast już tak długo śledzić tą, tą kasę, Zobaczcie jak robi chyba CBA wręczał łapówkę. Chcieli na przykład te pieniądze, które de facto były zapłacone za willę, która miała być własnością państwa prezydentostwa Kwaśniewskich, śledzono te pieniądze. Gdzie one pojadą? Czy pojechały? Rzeczywiście, czy pojadą do pani Kwaśniewskiej? Czy... Były prezes Budimeksu je tam zawiezie, żeby nie stracić tych pieniędzy z oczu. Każde pieniądze, czy ewentualnie każde pieniądze dotyczące łapówek, na przykład dla burmistrza tego słynnego Włoch, czy inne rzeczy, trzeba patrzeć, gdzie idą te pieniądze, prawda? No nie wyśledzili, gdzie, gdzie poszedł, gdzie poszedł ten, ten milion CBA, prawda? Gdzie, gdzie dali swojemu człowiekowi, a później jeszcze chcieli to przypiąć mnie między innymi i ileś tam milionów. Ale znowu oczywiście dzwonicie z tymi numerami, wy, 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 ode mnie, nie odbiorę. I szanowni państwo, zobaczcie, czyli CBA pozwoliło panu Szopie wypłacać pieniądze, rozumiem, że wypłacał raz, drugi, ale on to robił wielokrotnie. Olbrzymie kwoty wypłacał i w końcu zabezpieczono u niego rzeczywiście te 114 milionów, ale wcześniej pozwolono wypłacać, prawda? I więcej, i pozwolono mu jeszcze uciec. To dalej pan, panie mistrz jak twierdzi, że chyba jest ok? Że oni wszystko panu powiedzieli i nie ma tutaj winnych tego, że tak była prowadzona ta operacja, co oni nie mają wiedzy, dokąd jeździły te pieniądze? Czy czeka się, aż on, nie wiem, zgromadzi te pieniądze i jeszcze się go wypuszcza? To są porażające informacje, te, które opisuje tutaj pan dr Harukowicz. To naprawdę już jest taki. Gwóźdź do trumny trzeba. Trzeba już zabić tą trumnę i, i, i wywieźć na, do, do zakładu pogrzebowego. Naprawdę, to, to, to już, już nie ma, nie ma czego, czego zbierać. Przecież to jest wbrew sztuce. Jak można pozwolić, żeby pieniądze, które ewidentnie widać, zostały wzięte? Z naszych podatków, z przekrętu, yy, gdzie uczestniczyli urzędnicy RARS-u, gdzie później pani Gdańska rysuje tą piramidę, kto jest na czele tej piramidy i na czele pani Gdańska w, na tej tabelce umieszcza premiera, yy, gdzie wiadomo, że Dworczyk trząsł się cały czas, żeby mieć tylko wpływ na RARS yy? i CBA, tak, doświadczona służba, no nie wiedziała jeszcze. No, gdzie to idzie? No Kto jest tym beneficjentem tego wszystkiego? O co tu chodzi? I, I dalej, więcej, jeszcze pomimo tego, że trwała ta operacja, była zgoda na jakieś kolejne, ona dzwoniła, żeby szybko słuchajcie, składajcie oferty na kolejne jakieś faktury i kolejne rzeczy. Tam w tle jest człowiek, który robił premierowi kampanię wyborczą. Naprawdę, to jest jeszcze człowiek, który kampanię wyborczą robi kolejna firma, kolejni ludzie. Ja pytam się, czy w świetle tych materiałów nadal ceba ma być likwidowane? Panie Agnieszko, pani się spokój, i pani sobie da spokój z tym wszystkim poważnie. No. Ja już pomijam te inne wszystkie pani, pani historie, już tam wjeżdżania na mnie, na Janka, tam na innych. To sprawdzajcie sobie, wiecie co mnie. Wiecie co, poza tym, że to jest bezprawne, do czego żeśmy się przyzwalczyli, to jest tylko przykre, że to na nowej władzy. Wiecie co, My się nie zmienili się. Dopóki was się nie, po, po prostu wszystkich stamtąd nie wyprosi. No tylko tyle. Bo trzeba swobodnie wyprosić wszystkich stamtąd i rozliczyć. Dziwię się, że, że jeszcze, no teraz jest sprawa powodzi, to ja rozumiem, są ważniejsze sprawy niż te wasze matactwa. Te wasze bzdury, o, te operację schowajcie sobie tam, gdzie Jarosław lubi najbardziej. Naprawdę, zróbcie sobie to tam. I yy, popatrzcie. Yy. Materiały harłunkowiczne są przełomowe. Naprawdę, Państwo, są przełomowe. Yy, że ktoś, że nie ma w tej chwili jeszcze możliwości, żeby ktoś yy, w trybie błyskawicznym po takich materiałach w, w każdym państwie byłoby posiedzenie Sejmu czy jakiegoś gremium, bo różne, różne są yy, konstytucje, różne są warianty prawne, które by natychmiast zdjęło immunitet Borczykowi i Morawieckiemu. Natychmiast. Natychmiast. I byliby przesłuchiwani w tym. Bo, bo ci ludzie, no, no ja nie rozumiem dlaczego nie są przesłuchiwani. Morawiecki wczoraj yy, dał się w Sejmie i wykrzykiwał, i wykrzykiwał i, i jak to, jak to, jakim przestępstwem jest Tusk. No wy się zgadzacie na to, żeby człowiek, który ma takie problemy, tak krzyczał? Panie prokuratorze Kornelu, no co z działaniem prokuratury? Boicie się Morawieckiego? Boicie się Dworczyka? O co tu chodzi? Nie możecie tego zrobić? No wiesz, co Na pani Gdański jest koniec tego wszystkiego? Czyli tak jak dawniej nie można było już za żydów postawić, wejdzie, tylko pani kasierka była winna w wyniesieniu pieniędzy. Pani kasierka z mężem. Nie było ludzi z działu ochrony, nie było szefa, nie było nikogo. To się obcięło, pani Kasierka wyniosła ileś tam milionów i, i to jeszcze więcej niż niż jest, się zarzucało. To wszystko ona z Funduszu Operacyjnego. I teraz jest to samo. Czy to się zmienia? Panie Prokuratorze, korznarów, no przecież to, 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 to jest żenujące. Ma Pan te informacje? Czy prokuratura działa? Czy a w ogóle służby jakieś działają? Czy CBA będzie robiło w, w sprawie CBA? Tak, 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 jak, tak jak policja yy, 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 pracowała w sprawie Szymczyka, tak? Czy, czy dlaczego Szymczyk tak rozwalił pół komendy? No czy wiesz, czy oszaleli. No. Wiecie co, no, ja już patrzę tak, yy, ja składam zażalenie na, na postanowienie pani sędzie Graboski, ja myślałem, że będzie w sądzie operacyjnym. Nie, ona jest w tym samym wydziale sądu, tylko w, w składzie trzech sędziów. Mam nadzieję, że ty, skład tych trzech sędziów z tego samego wydziału, w którym pani Grabowska pracuje. Może będą, będą już mieli inne, inne zdanie, bo, bo sędziowie są, są różni. Ale ten są no ja Rozumiem, że, już, że to tak nagle Ziobro zrobił i my tak musimy działać w tych wszystkich miejscach. Przepraszam, że ja wiecie, że ja, ja chciałbym kiedyś jakieś optymistyczne rzeczy powiedzieć do Państwa, ale ja nie mogę. No. Naprawdę nie mogę. No. Nie chcę, ale muszę, jak mówił klasyk. Naprawdę. Tutaj są same, same plusy i minusy ujemne. Niedodatnie już. Naprawdę. Mamy sytuację dziś taką, że Mateusz Morawiecki został złapany na gigantycznym kłamstwie. Bez spodni zostali złapani, Dworczyk tak. z Morawiecki tak po prostu. Tak, znaczy oni, przede wszystkim to jest tak, szanowni państwo, że znaczy ona tam w ogóle jeszcze, no wiadomo, ona przedstawia swoją wersję. Przede wszystkim też zwróci uwagę, że. Ja powiem tak, im więcej tego typu ludzi, no to, że on tam bagatelizuje swój udział, no to jest zrozumiałe. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli takich ludzi pojawi się więcej, to po prostu oni potrafią no, na wiele lat do więzienia. Ona tam mówi o rzeczach, które i, znaczy nie mówi, ale to z kontekstu wynika, że po sprawie szopy oni chcieli jeszcze więcej pieniędzy ukraść w ten tak. sposób. Słuchajcie Państwo, ja kiedyś, ja zarządzałem przez rok budżetem, który miał 275 milionów złotych. Ja zrobiłem oszczędności na poziomie 60 milionów złotych z tego, wysłałem sprawę do Prokuratury i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szanowni Państwo, sprawa została umorzona, ja nie mogłem zażalić, dlatego że byłem zawiadamiającym, ale nie byłem pokrzywdzonym, a po moim odejściu TVP PiS napisało pismo, że oni się nie czuły absolutnie pokrzywdzeni, bo moje oszczędności uderzyły w jakość anteny. To się była bzdura, mieliśmy wzrost oglądalności oni po prostu kradli pieniądze, no niestety w ten, w ten proces kradzieży były też zaangażowane ludzie związani ze służbami specjalnymi, to była gigantyczna kradzież z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Wiecie Państwo, jeżeli miesięcznie się wydawało, Taj wydawał na ośrodki około 5 milionów złotych, 4-5 milionów złotych, a po wprowadzeniu Procedur zakupowych materiałów ze ośrodków spadło to do kwoty 800 do miliona. Ja to napisałem, że niech to będzie 20 milionów rocznie, ale to jak widać, to jakby to dobrze polecić, to to szło w 50-60. I wiecie Państwo, mnie po prostu, mi tam proponowali udziały w tym, w tym biznesie. No ale, ale o co chodzi? Więc to, wiecie Państwo, zarządzanie pieniędzmi. Ja kiedyś tak sobie powiedziałem, że zaoszczędziłem 60 milionów, siedząc z takim jednym misiem, z tym, że mogłem, mogłem zaoszczędzić, mówię, 55 i mieć, mówię, bardzo przyjemną poduszkę. On popatrzył na mnie i powiedział: że Mogłeś nic nie oszczędzać. I tak. to są... I rozumiecie Państwo, dlaczego oni tak wyją, że Tusk zrobił tą jawność przy... Powodzi. Wezwał Kierwińskiego, bo chciał, ufa Kierwińskiemu, bo chciał, żeby nie było przekrętów, bo to jest niebywałe polo do przekrętów, oni sobie w brodę plują, żeby im taka powódź wyszła jeszcze teraz, żeby oni byli szczęśliwi. No to, to, to byłoby Kolejne helikoptery i Emilewicz by zrzucała helikopterów, tak jak mówi, pieniądze, a nie big bagi. Naprawdę. A wiecie do czego ludzie, szanowni ludzie z CBA posłużyliście w tej operacji? O czym żeście wiedzieli? Posłużyliście do kontrolowania Szopy i innych, czy nie walą w głąba sobie z Morawieckim i odnośnie rozliczeń. Po to byliście. Po to, bo Wy żeście kontrolowali, co wypłaca i gdzie dowiecie. No to po to, no Wy żeście byli taką mafią, która kontroluje, czy Szopa się dobrze rozlicza, i inni. No, no bo, co żeście pozwalali, przecież trzeba było tylko zatrzymać te pieniądze w banku, mówić, nie, stop, sprawdzamy. Nie ma tych pieniędzy. I tak już wiecie, że, że on jest ostrzeżony. Nie, nie mogliście, bo by się premier na was obraził. On musiał wypłacać, tylko gdzie zawiezie, czy się rozlicza, czy nie, czy może kłamie, czy może mówi, żeście tak ekskluzywnie przypilnowali pieniędzy dla tych, którzy, do których miały dotrzeć. Rozumiecie to? Czy wy z nas, z nas, durniów robicie? No, panie się mnie jak to nie potrafi pan tego zrozumieć? No dlaczego to wspaniałe CBA, które tak się nawróciło, nie potrafiło zamknąć Szopy i i, i pozwalało wypłacać pieniądze? No, no raz, drugi, trzeci, ale nie cały czas. No, no wiemy, że on chyba wozi na działkę. Nie sprawdziliście, że na tą działkę wozi? Przecież było wziąć go na dupa, jak tam, za, za dupę. Przepraszam, za, przepraszam bardzo Państwa, za, za, za cztery litery. Trzeba, go, bo, trzeba, było to, trzeba było to zrobić, no. Mam nadzieję, że, że Janek próbuje to wypikać, bo to przepraszam za, za te określenia. No przecież trzeba było jechać za tym człowiekiem i wtedy, kiedy miał te pieniądze w gotówce, go przesłuchiwać. Skąd jak, dlaczego te prowizje ono no, mam. mógł opowiadać głupoty i dyrdy małe. Słuchajcie, no, ja nie mogę wytłumaczyć, że mam e, oszczędności e, z tylu lat, kiedy, kiedy, nie wiem, miałem firmę e, zatrudniającą przez tyle lat tysiąc osób, e, pracowałem zawsze, całe życie pracowałem, mam 7450 euro, no i one muszą być zajęte. Nie wolno mi w mojej godzinie, takiej no rzeczywiście, na tę czarną godzinę, to teraz te pieniądze, tych mi nie wolno oddać. Bo te pieniądze być może trzeba oddać dwóm gangsterom, którzy mnie pomówili, i oni odpowiadają za miliardy złotych. No to te moje 7 tysięcy trzeba trzymać 450 euro, ja sobie nie mogę teraz wydać na, 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 na to, co mi potrzeba, bo rzeczywiście to jest ta czarna godzina. A, a Szopa mógł sobie wyciągać te pieniądze spokojnie i po jakieś miliony, pół miliona. Też jest, też jest pytanie... Też gdzie zyba było. Ale, ale właśnie to jest pytanie, z czego pan, z czego też e, stać? Prawda? na bardzo dobrych adwokatów. Wiecie państwo, to jest tak, że. I na ukrywanie się do tej pory w różnych miejscach. No to swoją drogą. Drogie życie, bardzo drogie życie. A no. no, to jest tak, że wie, wie, wiecie państwo, to jest tak, że on e, jest jednym z tych ludzi który jak pójdzie, jakby został złapany i groziłby mu areszt, to on mógłby, bo on był tym, który roznosił te, te pieniądze. Po prostu. Janek powiedział wam sedno sprawy. Tak, to jest... <laughs> Powiedział wam sedno sprawy. No wiecie państwo, to zawsze jest. Ja powiem państwu, że Zawsze ludzie, którzy mają wiedzę, gdzie trafiają pieniądze, są najcenniejszymi, a i też najsłabszymi ogniwami. Dlatego, że to są zwykle ludzie, którzy są przyzwyczajeni do jakiegoś trybu życia. Jak spojrzycie na pana Chopę, no to on. To jest taki no, facet, który po prostu sam siebie nie, mo nie może sobie wyobrazić więzień. Ale... Jaki miał status materialny, za zanim ta banda doszła do władzy, a, a jak nagle y zaczęły się te, te era prosperity, te, te, te y marzenia o Ferrari do spełnienia, tylko ktoś mu powiedział, słuchaj, przestań, nie no, rób się... mieszkania, samochody. Tak, tak. Jedna z najbardziej podłych rzeczy, którą on, on, oni zrobili, jest to, że on e, e, miał tą fundację, tak. która zbierała na e, tych e, powstańców, e, którzy dożywali ostatnich dni. No i z tego, co CBA powiedziało, napisało, e, wynika, że on po prostu te pieniądze ukradł. On nie tylko. Dostawał pieniądze od ludzi, ale dostało też pieniądze od fundacji, na fundację od spółek Skarbu Państwa. I ktoś mu pozwolił tą, spółkę, tą fundację wyrejestrować bez składania sprawozdania za ostatnie lata i przez to nawet nie wiemy, ile tych pieniędzy ukradł. I to też jest szokujące znaczy ja rozumiem, że bo jego reprezentuje Bartosz Lewandowski który oczywiście mówi o uczciwym przedsiębiorcy, ja rozumiem PR, natomiast tutaj jest właśnie taki, taki przypadek wybitnie demoralizujący i Mateusz Morawiecki, gdybyśmy mieli normalne media powiecie Państwo znowu wrócę do tego dwa lata temu mieliśmy czytam tą słynną historię z dupiarzem gdzie Rafał Trzaskowski sam siebie określił w ten sposób i wiecie Państwo, no, robiono po prostu gigantyczne, wielkie halo z tego, jak on tak mógł powiedzieć. Wiecie Państwo, od wczoraj wiemy, że były polski premier naugał publicznie o jakichś torturach, o szantażowaniu kobiety, która wyszła i go krótko mówiąc ośmieszyła. De facto on szantażował Janku, bo to jest element cisku. To jest element to, to co mówiliśmy na tą kobietę. Ona potwierdziła to, co my mówiliśmy. To jest, on próbował naciskać na to, żeby ona nie zeznawała. Dokładnie. Obiecznie to zrobił. No i co z tym dalej? On dalej może drzeć mordę, że Tusk jest winny. A pan, panie ministrze Simoniak, no wiem, że ci, dobrą robotę ma zrobić przy powodzi. Naprawdę bardzo dobrą robotę. Aż głupio mi do pana teraz mówić, bo pan widać, pan jest niewyspany, zmęczony, schudł pan. Ja to widzę. I, I rzeczywiście mówię, ale ktoś się musi tymi służbami zająć, to zrozumie pan? Panie ministrze, być może pan już nie daje rady też, to, to jest jasne. To nie jest dla pana żadna ujma. Weź pan kogoś, niech ktoś się tym zajmie, albo weź pan, wyznacz pan zastępcę. Wie pan, w wojsku jest jak ktoś dowodzi, to wyznacza kogoś, kto y, odpowiada za jaki odcinek tej roboty. Przecież no, po czymś takim, co tutaj przychodzi i widzi, widzą to miliony ludzi, no ludzie, no przecież to jest kręgosłup państwa, te służby specjalne. A to wam chcą mianować kandydata na prezydenta, a to drudzy nagle nie, nie rozliczają tych wszystkich spraw, to kto tu rządzi do cholery jasnej? Wy, żebyście się wypruli tam. W, Żyły sobie, w, to, to co robicie, rzeczywiście dobrą robotę dla powodzia, to te, ta banda łobuzów tutaj wyjdzie, jeszcze będzie straszyć. Wychodzi taki czarnek, czar, czarnek i, i, i krzyczy, który ma te wszystkie niejasne sprawy z tymi fundacjami, te Widle Plus, te wszystkie inne historie. On krzyczy, że będziecie siedzieć. A wy nic? Wy tak pozwolicie na to? Coś niebywałego, szanowni państwo. Coś niebywałego. Szanowni Państwo, przypominamy, e, książka Holub, nasz bestseller, Szanowni Państwo, także jako audiobook e, na stronach Legimi i na Empik Go, Szanowni Państwo, e, naprawdę warto, podręcznik szpiegowania zabijania, jak twierdzi autor, e, zemsta wkurzonego SBK, jak mówi Tomek, a ja mówię, że to jest naprawdę dobra literatura. Warto, bo już e, jeszcze w tym roku wydamy choluba numer 2. Szanowni Państwo, e, jest już e, skierowany do korekty. Natomiast e, tu mamy, Szanowni Państwo, e, historię ekspert, historię e, na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. E, polecamy także na stronie Tomku. No to teraz zaczną się jaja. Panie Jarosławie, Panno Jaryco, po 17.30, no jest coś, co jest kukułczym jajem i teraz um, uderzy um, w nową koalicję i w nowy rząd. I w przedsiębiorców, których Pan nienawidzi, bo to jest kłopot. Um, nie wiem, czy zdążą to zrobić i tak. Tak 20 czytamy za Onetem data 25 września 2024 roku, jest obecnie na ustach i w głowach większości przedsiębiorców w Polsce. Tego dnia wchodzi w życie tak zwana ustawa o sygnalistach. To akt, który wdraża unijną dyrektywę i wprowadza nowe zasady zgłaszania potencjalnych naruszeń w firmie. Z czym mierzą się dziś firmy? Jakie mają problemy i jak mogą je rozwiązać? Wlicza Piotr Rygorowicz z Kancelarii DSK Depa Schmidt. Kuźniak Jackowski, przeczytajcie. No to jest taka bomba. E, e, już troszeczkę osłabły związki zawodowe. Teraz będą sygnaliści. Ja jestem ze sygnalistami, ale to trzeba naprawdę uregulować. Nie przyjmujmy wszystkiego tak na, na gębę. Panie Kaczyński, tutaj może pan trochę triumfować. Przypieprzy pan tym znienawidzonym przedsiębiorcom. Przypieprzy pan. Bo tutaj jest takie pole dla, do popisu dla bumelantów, dla słabych, dla różnych oszustów. Będą mogli tym, tym krwiopijcom, prawda, według tej, tej, tej pana krótkiej historii WKPB przy, przywalić. Tak, będą mogli. Ale panie Kaczyński, to nie zmienia pana pozycji. W tym całym rankingu osób, które będą szły do więzienia. Pan jest cały jedynką. Naprawdę Pan jest jedynką w rankingu tych, którzy powinny pójść siedzieć. Do więzienia, Panie Kaczyński. Pan no Jaryco po 11, oczywiście. Do więzienia. Do zobaczenia.